Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostek Corner Only. Ta to jest 4 Corner Only, ta 6 Corner Only. Chociaż ma tak naprawdę tych narożników aż 8. Ale nazwa 8 Corner zarezerwowana jest do kostki o podobnej kształcie, ale takiej, która jest modyfikacją kostki 4x4. Bo te obydwie są modyfikacją kostki 3x3, przy czym ta, chociaż wygląda trochę gorzej, ma, wydaje się, bardziej skomplikowany kształt, to jest dużo prostsza. Jest to w ogóle bardzo prosta modyfikacja kostki 3x3, łatwa do ułożenia, nie sprawiająca żadnych kłopotów, dlatego że wszystkie elementy tej kostki są unikalne, czyli każdy klocek jest inny, podobnie jak w kostce 3x3. Nie ma dwóch takich samych, środki są jednokolorowe, symetryczne. Nie ma tutaj żadnych kłopotów, poza zgraniem wszystkich kolorów i kształtów. Ale to wymaga tylko trochę czasu, żeby się zorientować, że co jest czym. To są oczywiście środki, to krawędzie. Narożniki są albo sześciokolorowe, albo jednokolorowe w takim kształcie. Kostkę wystarczy usiąść i ułożyć i nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast ta kostka, czyli z czterema narożnikami, tutaj rzeczywiście są cztery narożniki, może sprawić swego rodzaju problem, bo ma cztery narożniki, te trójkąty siwe to są narożniki i ich jest aż cztery jednakowych. To powoduje, że mogą wystąpić pewne trudności na ostatniej ścianie. Tutaj też to są środki, tak jak w zwykłej kostce 3x3. Narożniki są albo te trójkątne jednokolorowe, albo sześciokolorowe, czterokolorowe. Te duże, ich jest też cztery, każdy jest inny. Natomiast wszystkie krawędzie są dwukolorowe z takim siwym środkiem. Kostkę pomieszam i ułożę i zobaczę, czy na ostatniej ścianie pojawią się jakiekolwiek problemy, o których próbuję powiedzieć. Kostka jest prosta. Problemy są podobne do innych kostek modyfikacji kostki 3x3. Podobne do tych, które pojawiają się w kostce Fisher czy kostce Axis, czy w Master Morphixie. Jeżeli ktoś układał takie kostki, to z tą sobie też na pewno poradzi. Natomiast dla tych, którzy nie układali tej kostki, być może tutorial będzie przydatny. Zaczynam od białej ściany. Tu jest biało-niebieski. Ten niebieski od razu połączę ze środkiem. Tutaj od razu mała uwaga, układ kolorów jest trochę inny niż na zwykłej kostce. Tutaj pomarańczowy i czerwony są zamienione miejscami. Tutaj w zwykłej kostce powinien być akurat pomarańczowy, czerwony powinien być tutaj. Tutaj ten układ kolorów jest odwrotny. Tu jest biało-pomarańczowy, łączę go z pomarańczowym i zabieram do góry. Wracam tym poprzednim, teraz zielony, tak samo. I jeszcze jeden, niebie-czerwony. Czerwony jest tutaj, trochę pomieszałem kolory, łączę z czerwonym i do góry. Krawędzie są już połączone ze środkami, czyli mamy krzyż. Teraz narożniki, najpierw te trójkątne, one wchodzą z każdej pozycji, bo mogą się dowolnie obracać. To jest trójkąt równoboczny, czyli w każdej pozycji wejdzie dobrze. Jeszcze jeden. Te są na miejscu, ten jest też na miejscu, tylko źle obrócony.
Teraz jest już dobrze. I jeszcze ten biało-zielono-czerwony. I górna ściana ułożona. Teraz ten poziom środkowy. I szukam krawędzi kolorystycznie odpowiadających tym środkom. I wstawiam te krawędzie. Algorytm do wstawiania oczywiście dowolny. Czerwono-niebieska ma wejść tutaj. Odsuwam ją i R. U, R prim, U prim, F prim, U prim i F. I jeszcze jedna. Czerwono-zielona, znowu na bok, ten sam algorytm. Poziom środkowy ułożony, teraz ostatni poziom. Tutaj akurat wszystkie krawędzie są dobrze obrócone. Jeśli nie, to zwykły algorytm na obrót tych krawędzi, czyli F, R, U, R prim, U prim i F prim. Ale tu są dobrze obrócone, także nic nie trzeba robić. Zobaczę tylko, czy są we właściwej kolejności. No tak się udało, że są we właściwej kolejności. Też nic nie trzeba robić. Natomiast ich układanie jest dokładnie takie samo jak w kostce 3x3. Szkoda tracić czasu na pokazywanie tego. Teraz te narożniki. Ten jest na swoim miejscu. Natomiast ten powinien być tutaj, a ten tutaj. Ja może je obrócę. Jeżeli tak zrobię, to wszystkie wejdą na swoje miejsce. Ale zrobię z takiej pozycji, tak żeby ten wszedł na swoje miejsce. On nie wejdzie na swoje miejsce w ten sposób. Takiej pozycji wejdzie na swoje miejsce, czyli algorytm do przemieszczania narożników. Po to, żeby pokazać jedną kłopotliwą sytuację. Ten narożnik jest na swoim miejscu i ten jest na swoim miejscu, natomiast te dwa są do zamiany. Wydaje się to sytuacją dziwną, bo nie zdarza się w kostce 3x3. Jeżeli pilnujemy ustawionych już krawędzi. I co w tej sytuacji? W tej sytuacji rozwiązanie jest bardzo proste, bo ten narożnik równie dobrze może być w tym miejscu, jak i w tym miejscu. Czyli możemy założyć, że wcale nie jest na swoim miejscu i wtedy sytuacja staje się prosta. Ten ma przejść tutaj, ten w miejsce tego, a ten w miejsce tego dużego narożnika i jeszcze raz algorytm, który przemieszcza narożniki akurat zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli U prim, L prim, U R, U prim, R, L i U prim, R prim. Wszystkie narożniki są na swoim miejscu, teraz tylko wystarczy je obrócić. Ja stosuję zawsze SixMove. Jeden jest obrócony, podstawiam następny. I to jest sytuacja, o której mówiłem, że może się zdarzyć. Kolejna z sytuacji. Cała górna ściana jest ułożona, natomiast jest nieskończony SixMove. W tej sytuacji oczywiście podstawiamy któryś z tych trójkątnych narożników. Ich obrót jest dowolny i kończymy SixMove, tak żeby kostka była ułożona. I tak się dzieje. Kostka jest prosta, podobna do innych modyfikacji. Tylko te trójkąty, których jest aż 4, mogą stanowić o jakimś tam problemie. Natomiast w tej kostce nie ma żadnych problemów przy układaniu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym tutorialu.